kolejny punkt to sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie kadencyjnym 2014-2018. Poproszę pana wójta o przedstawienie sprawozdania. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Myśląc o dzisiejszej sesji, próbowałem zgromadzić troszkę materiału, o czym tu powiedzieć. I powiem Państwu tak, że tematów jest bardzo dużo i prawie wszystkie nadawałyby się na okładkę, na pierwszą stronę. Trudno by było ani pod względem wielkości, znaczenia, czy chronologicznie zdać sprawozdanie. Pozwólcie Państwo, że zasygnalizuję sprawy, o których mówiliśmy. Nie jest to możliwe, żeby każdą omówić to wszystko, co wspólnie planowaliśmy i to, Szanowni Państwo, co wspólnie wykonaliśmy. Pozwolę sobie zacząć od tego największego wydarzenia w naszej gminie. Z dnia 20 września 2015 roku. Z uroczystości nadania insygniów w gminie. Wcześniej, bo już w dniu 16 września 2015 roku Rada Gminy Razy Podlaski przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, baneru i flagi stolikowej pieczęci Gminy Razy Podlaski oraz przede wszystkim zasad ich stosowania. Herb Gminy Razy Podlaski, którego tutaj widzimy obok, stanowi w polu czerwonym głowa niedźwiedzia, biała z jęzorem złotym, nad kłodą z dwoma sękami złotą. Sztandar Gminy Razy Podlaski składa się z dwóch czerwonych płatów o łącznych wymiarach 110 cm na 100 cm. Płaty te obszyte są frędzlami z trzech stron nieprzylegających do drzewca. Na wersie sztandaru umieszczone zgodło herbu Gminy Razy Podlaski, którego wysokość stanowi 3/5 płata. Wokół godła umieszczony jest napis na górze gmina, na dole Razy Podlaski. Z lewej strony data 1415, z prawej data 2015. Dokładnie, Szanowni Państwo, 600 lat od powstania naszej gminy, bo powstania pierwszej miejscowości, wsi Królewskiej Biała. I to przy okazji świętowania 600-lecia powstania wsi Królewskiej Biała te insygnia zostały wręczone. Na rewersie sztandaru znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, orzeł biały w koronie, którego wysokość też stanowi 3/4 wysokości płata. Ale to, co jeszcze dla nas, Szanowni Państwo, bardzo istotne. Na tym sztandarze umieszczona jest wstęga koloru czerwonego, składająca się z czterech słów łacińskich. Dewiza naszej gminy. Ubi Concordia, Ibi Victoria. Co znaczy w języku polskim, gdzie zgoda, tam zwycięstwo. Szanowni Państwo, zaczynam od tego, bo insygnia naszej gminy to jest bardzo istotna, ważna sprawa. Ale ważne jest to nasze hasło wspólne. Gdzie zgoda, tam zwycięstwo, bo według tego hasła pracujemy każdego dnia. Dlatego największą budową w naszej gminie, Szanowni Państwo, to jest budowa więzi między ludźmi. Staramy się za wszelką cenę, żebyśmy wszyscy współpracowali ze sobą. I to, Szanowni Państwo, że powstał w gminie Fundusz Sołecki, i to, że inicjatywa lokalna to jest po to, Szanowni Państwo, żebyśmy mogli być razem, żebyśmy mogli wspólnie decydować,
ale też, żebyśmy mogli wszyscy wspólnie budować naszą wspólną gminę. I dobrze wiecie Państwo, że przeznaczając niewielkie środki na materiały, wspólnie potrafimy wykonać wielkie inwestycje. Największą to, że współpracujemy ze sobą, że jesteśmy razem, że mamy wspólny cel, że zależy nam na dobru naszej małej ojczyzny gminy Radzy Podlaski, a jednocześnie dobro naszej najjaśniejszej ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej. To jest nasza powinność, ale to jest nasz zaszczyt, żebyśmy mogli wspólnie budować naszą kochaną ojczyznę. Dlatego jeszcze raz powtarzam, Szanowni Państwo, największą budowlą, którą zbudowaliśmy w latach 2010-2018, to jest budowa więzi między ludźmi. Wszystkie miejscowości, wszyscy mieszkańcy traktowani jednakowo. Oczywiście każdego dnia podnosimy poziom życia i poziom wymagań, ale wszyscy względem tego jesteśmy jednakowo. To, że mieszkańcy są podmiotem, nie przedmiotem, bo to jest bardzo ważne. I cieszę się, że mogę w takiej gminie, z takimi mieszkańcami, z taką radą gminy i z takimi sołtysami współpracować. Nie byłoby naszego wspólnego sukcesu, gdybyśmy się wszyscy nie angażowali. Oczywiście zdarzają się pozornie uzdolnione osoby, które potrafią podważać to wszystko. Nie chcę więcej o tym mówić, bo tak naprawdę, gdyby mieli honor, to albo by zmienili swoje postępowanie, co było szlachetne, albo by przestali się wypowiadać, bo pisząc paszkwile, przekładając innym osobom, odbierają im to, co jest dla nich najważniejsze. Radość i zaszczyt bycia mieszkańcem gminy Radzy Podlaskiej. Szanowni Państwo, jubileusz 600-lecia powstania naszej gminy to też jubileusz powstania miejscowości Białka. I tam też wspólnie organizowaliśmy święto. Jak było to ważne dla naszej gminy, to wiecie Państwo, uczestniczący w uroczystości, ale też jest organizujący tą uroczystość. Po raz pierwszy na naszej ziemi stało tyle nadzwyczajnych osób. Przyjechali nasi biskupi, ksiądz biskup ordynariusz Kazimierz Gurta, ksiądz biskup pomocniczy Piotr Sawczuk i gość, nadzwyczajny gość, jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawistowski. Przyjechał z Łomicza przez Warszawę, gdzie tego dnia miał wielką uroczystość, 30-lecie kazań radiowych. I zdążył, i był z nami w tej podniosłej chwili. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, którzy pomagają budować i organizować. I nie tylko w tych uroczystościach, Szanowni Państwo, ale we wszystkich pozostałych. Zobaczcie Państwo, co wyróżnia naszą gminę nie tylko w powiecie, w województwie, a nawet w kraju. Oto nasza szkoła podstawowa w Białce jako pierwsza w Polsce nosi imię świętego Jana Pawła II. Pierwsza szkoła w Polsce. Ale dzisiaj, kiedy spojrzymy z perspektywy czasu, bo minęło już kilka lat od nadania imienia, zauważam ja i wielu innych wpływ tego patrona na funkcjonowanie tej szkoły. Bo wszystko, co robimy, robimy z myślą o naszych mieszkańcach, ale zwłaszcza tych najmłodszych. Niedawno wspólnie obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. I jak bardzo się cieszę, kiedy słyszę z ust naszych uczniów: dziękujemy Pani, Panu za kształtowanie naszego
serca i umysłów. Zaczynają od serca, od wychowania, od tego, co wynoszą z domu, od tego, co byli nauczeni przez pierwszych nauczycieli, własnych rodziców i dziadków. I to jest chwalebne, Szanowni Państwo, żebyśmy swoje dzieci najpierw wychowywali, dopiero później kształcili. I nie będą mieć problemu z nauką, jeśli są dobrze wychowane. Gimnazjum imienia żołnierzy wyklętych Białej. Pierwsze imię w Polsce. Gimnazjum, bo tam już jest młodzież. Ale co nam to pokazuje, Szanowni Państwo? Że młodzież też wychowujemy, że uczymy ich historii, że uczymy ich wrażliwości, że uczymy ich tego, co jest nasze, co jest dobre, a zwracamy uwagę na błędy, których nigdy nie wolno popełniać. Żeby brat zadawał cierpienie bratu, a w historii naszej ojczyzny zdarzało się to wielokrotnie. Szanowni Państwo, mówimy o dzieciach. Nie chcemy tylko im mówić, jakie mają być, ale my staramy się im to pokazać. Pokazać autorytet rodzica, nauczyciela, patrioty, mieszkańca gminy Radzyń Podlaski. Szanowni Państwo, dbamy też o te rzeczy fizyczne. I to jest mój pomysł i moje wykonanie, że każde dziecko w naszej gminie, które tylko chce, ma ciepły, gotowany posiłek. I udało nam się zrobić to we wszystkich szkołach. I zbudowaliśmy stołówkę w Białej, a inne obiekty szkolne przystosowaliśmy do tego, żeby w tym dziecko mogło mieć siły do nauki, do zabawy i chętnie pozostawać na dodatkowe zajęcia w szkole. Zbudowaliśmy, Szanowni Państwo, całą sieć przedszkoli. W Białej, nowoczesne XXI wieku, w Białce, w Zabielu, w Żabikowie, żeby zapewnić byt tym dzieciom, żeby mogły się jak najwcześniej kształtować na dobrego obywatela, żeby tam się już zawiązywały przyjaźnie pomiędzy nimi, ale żeby te dzieci bawiąc się, uczyły się, będą bardziej przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej. To chcieliśmy, to zrobiliśmy. Wybudowaliśmy, Szanowni Państwo, piękną salę gimnastyczną ze stołówką w Zabielu. Wybudowaliśmy wiele kompleksów boisk, żeby było to zdrowe ciało, bo zdrowy w ciele, zdrowy duch. I jest to dobre i potrzebne, od tych najmniejszych do najstarszych. Ufundowaliśmy nagrody wójta i stypendia szkolne. Szanowni Państwo, wiele by mówić, bo staramy się, żeby zadbać o wszystkich. A jak o wszystkich dbać, to też o ich potrzeby i interesy. I to już minęło ponad rok, kiedy czyniliśmy starania i dzięki naszym przyjaciołom udało nam się przywrócić możliwość podróżowania koleją. I 12 czerwca 2017 roku uroczyście otworzyliśmy dworzec w Bębnie Radzyńskim. Jako jedyny samorząd zaangażowaliśmy się w remont tego peronu. Kosztowało nas to i środków, i czasu, i pracy. Ale umożliwiliśmy naszym mieszkańcom, ale też mieszkańcom miasta i okolicznych gmin podróżowanie koleją. Tym tańszym środkiem, ale przede wszystkim wygodniejszy, bezpieczniejszy, gdzie student może zajechać do Warszawy za niespełna 12 zł, gdzie może zajechać
w 100 minut, niespełna 2 godziny. I gdzie ten czas podróży, wygodny, może wykorzystać na naukę, na przypomnienie. Bo staramy się, Szanowni Państwo, pomagać każdemu. Każdemu, kto jest potrzebujący, ale zwłaszcza tym, którzy będą się przygotowywać do podjęcia życia zawodowego, którzy niedługo nas zastąpią na naszych stanowiskach. Szanowni Państwo, wybudowaliśmy ponad 50 odcinków dróg asfaltowych. Dróg, gdzie wielokrotnie pracowali nasi mieszkańcy, bo byli zdeterminowani, czekając kilkadziesiąt lat na możliwość dojazdu do swojego miasta. I jedną z nich, dla przykładu, jest to droga Radzyń-Płudy, niewiele ponad 4 km, a kilkadziesiąt lat trzeba o nią prosić i czekać. To tam mieszkańcy stali na wysokości zadania i pokazali, że są ze mną, że wspierają, że pomagają. I najmłodsi, najsilniejsi i ci najstarsi, gdzie wydawałoby się, że nie dadzą rady, ale chociaż porządkowali opakowania, uczestniczyli też w tej budowie. I to, co było zaplanowane na kilka dni, zrobiliśmy przed terminem. Zbudowaliśmy to. Ale, Szanowni Państwo, wyremontowaliśmy. Wiele działek zakupiliśmy na budowę dróg, żeby połączyć między nimi. I tak na przykład w Brzostówcu, kiedy biegły dwie drogi gminne, część jednej była otwarcona, część drugiej i nie mieli połączenia między sobą. I kupiliśmy działkę i wybudowaliśmy drogę łączącą. I ci, co powiedzieli, że w życiu swoim nie spodziewali się, że mogą stanąć na asfalt przed swoim domem, że mogą wieczorem bezpiecznie wejść do sąsiada, bo jest oświetlenie uliczne. Płakali, dziękowali. To jest nasza powinność. To chcemy robić, to chcemy budować. Tam, gdzie nie mogliście, Szanowni Państwo, dojechać do swoich pól ciągnikiem, często z napędem na 4 koła, dzisiaj można pojechać samochodem osobowym. Niektórzy przez wiele lat byli odcięci od świata. Wtedy, kiedy było sucho w lecie, mogli się pokazać. Poza tym, od jesieni do wiosny nie dało się wyjechać z gospodarstw. Ci Państwo mogą codziennie pojechać do lekarza, do szkoły, do pracy i swobodnie, szybko, bezpiecznie wrócić do swojego domu. Szanowni Państwo, takich zadań naprawdę jest bardzo dużo. Pozwólcie, że chociaż zasygnalizuję. Oto niedawno powstał Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. To nie tylko jest kolejna komórka. To nie jest wydawanie naszych wspólnych podatkowych pieniędzy, jak niektórzy określają. Bo sprawdźcie Państwo, że pracują dwie osoby po pół etatu. Że nie generujemy kosztów, ale służymy naszym mieszkańcom poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, dorosłych i najstarszych. Gdzie nasze dzieci zdobywają ambicje, budują poprzez wyjazdy na mecze piłkarskie, pierwszoligowe, Legii, Górnika Łęczna, czy w czasie wakacji mają zagospodarowany czas każdego dnia w innej miejscowości, wykorzystując pomoc radnych i sołtysów, mieszkańców, ale też ich budynki użyteczności publicznej. Plus jeszcze wyjazdy wspólne organizowane przez GOKiS, magiczne ogrody do Janowca, wycieczki do Woli Głowskiej, Woli Okrzejskiej. A wiecie Państwo, że te wyjazdy nie tylko integrują, ale podróże kształcą. Dzieci uczą się patrzeć, uczą się zauważać, zapamiętują i później takimi są. To nie tak dawno, bo 1 marca tego roku po raz pierwszy zabrzmiały instrumenty dęte zakupione przez naszą gminę.
po to, żeby mogła powstać Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Lasy Podlaski. Nie przeinaczać nazwy. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Lasy Podlaski. Nie zaglądać do dowodu, kto w niej brał. Tam grają artyści. Daliśmy szansę naszym dzieciom, naszej młodzieży, żeby mogli grać w orkiestrze, żeby mogli zagospodarować własne talenty i służyć poprzez to innym. To im się przyda na zawsze. Oczywiście w tej orkiestrze grają osoby z innych gmin. I nie ma tu żadnej nieprawidłowości, bo nasi mieszkańcy grają w innych. Oni grają u nas. Ale od tego czasu 7 z uczniów już zagrało w orkiestrze. Przez kilka miesięcy nauki, gdzie większość z nich miało po raz pierwszy do czynienia z instrumentem. Nie tylko, że po takich melodii zagrać nami, ale zgrać się z orkiestrą. Bo mamy też nadzwyczajnego nauczyciela, kapelmistrza, pana Tomasza Murzyńskiego. To dzięki niemu powstała ta orkiestra. Ale to dzięki niemu nasi artyści grają w innych gminach. Bo on jest w nich kapelmistrzem. Bo on im przygotowuje zajęcia, on ich uczy i on ich zgrywa do orkiestry. Każdy z nas wie, że trudno jest pracować samemu. Wcale nie łatwiej jest w grupie. A nawet trudniej. A ten pan się tego podjął i udało mu się to. Szanowni Państwo, zbudowaliśmy bazę, zakupiliśmy grunt, wybudowaliśmy halę, zakupiliśmy sprzęt w Białce. To, co było zlecane innym, dzisiaj wykonujemy we własnym zakresie. Robimy to sprawnie, szybko i tanio. I który z tych pracowników nienależycie wykona swoje zadanie, jak jest mieszkańcem naszej gminy i daje wieczną gwarancję? To był mój pomysł, moja budowa. I zrobiliśmy to wspólnymi siłami, Szanowni Państwo. I zatrudniliśmy naszych mieszkańców do usługi sprzętu. I wykonujemy inwestycje, chociażby połączenie dwóch wodociągów, dwóch ujęć, Branicy i Biały, we własnym zakresie, bez zlecania innym firmom, po kosztach materiału. A takich rzeczy robimy wiele. Mamy 2 ciągniki rolnicze, 4 przyczepy, równiarkę, koparkę, ładowarkę, sprzęt do odśnieżania, pół kierujący, kosiarki do koszenia poboczy, do utrzymywania dróg, do posypywania dróg. Tego sprzętu, Szanowni Państwo, jest mnóstwo. Jest potrzeba budowa kolejnej haty, gdzie, Szanowni Państwo, zakupiliśmy też samochód techniczny dla konserwatorów wodno-kanalizacyjnych, żeby w razie awarii mogli przyjechać i wszystko mieć na miejscu. Ja już to Państwu mówiłem. Kiedy zrobiliśmy zestawienie materiałów, które kupowane były do konkretnych awarii przez rok, cena ich wyszła ponad 37 tysięcy. Kiedy zamówiliśmy to jednorazowo, takie same, kupiliśmy to za 25 tysięcy. To jest pomnażanie budżetu gminy poprzez wykonywanie we własnym zakresie, ale rozsądne gospodarowanie i poczynienie oszczędności z tego, co robimy. Szanowni Państwo, takich rzeczy mamy dużo, ale nasza gmina uczestniczy w życiu społecznym poza nawet naszą gminą. Bo oto właśnie nie tak dawno włączyliśmy się w organizację Światowych Dni Młodzieży. To wielu z naszych mieszkańców stało się wolontariuszami. To nasza młodzież mogła spotkać się z młodzieżą z całego świata. Niedawno też uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 1050-lecia Chrztu Polski.
wspólnie samorządy, miasta, powiatu i gminy Lasy Podlaskie. To w naszej szkole, imienia świętego Jana Pawła II, odbył się zjazd rodziny szkół imienia Jana Pawła II diecezji siedleckiej. To jest promocja dla naszych szkół, dla naszych uczniów i dla naszej gminy. To w naszej szkole odbyła się diecezjalna konferencja trzeźwościowa. Oczywiście obydwie uroczystości pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Kazimierza Gruty, naszego ordynariusza. To, szanowni państwo, w naszej szkole odbył się wojewódzki turniej karate w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To w tej kadencyjności, szanowni państwo, mieliśmy wielki zaszczyt organizować, ale też uczestniczyć w jubileuszu 25-lecia samorządu. Odbyło się to 3 czerwca 2015 roku. To, szanowni państwo, w obiektach naszych szkolnych odbyła się letnia gala piłkarska Bielsko-Podlaskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej. To, szanowni państwo, w naszej gminie odbyła się wojewódzka wystawa gołębi pocztowych Okręgu Biała Podlaska. To, szanowni państwo, corocznie odbywa się finał powiatowy ogólnopolskiego turnieju turystyczno-krajowo-zastanawczego. To corocznie organizujemy, uczestniczymy w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapomnika pożaru. To obchodziliśmy jubileusze naszych miejscowości. 500-lecie powstania wsi Zabiela. 590-lecie powstania wsi Bedlno. To, szanowni państwo, przyspiesza, bo państwo o tym wiecie, chcę tylko zasygnalizować. To nasza gmina jest organizatorem corocznych dożynek gminnych, ale też uczestniczymy corocznie w dożynkach diecezjalnych i jasnogórskich. W tym roku dodatkowo uczestniczyliśmy w święcie zorganizowanym przez premiera Rzeczypospolitej Polskiej Wdzięczni Polskiej Wsi, Wolnicy. To, szanowni państwo, staramy się, żeby wspólnymi siłami zorganizować te uroczystości, ale dać szansę każdego roku innej miejscowości. Bo tak, jak mówimy potocznie, dożynki gminne w gminie, w miejscowości, to jak olimpiada na świecie. I tak dosłownie, szanowni państwo, jest. Patrzę tu naprzeciw i myślę tak, dożynki gminne w Głównym. Zauważyliście państwo różnicę sprzed dożynek i po dożynkach. Skorzystała miejscowość, skorzystała. Prawie w każdej miejscowości tak było. Każdego roku organizujemy je w innym środowisku, po to, żeby wszystkim dać szansę. Po to, żeby było inaczej. Ale po to też, żeby ta miejscowość bezpośrednio skorzystała z inwestycji, z przygotowań, z integracji między sobą. I tak zorganizowaliśmy dożynki w Siedlanowie, w Uszczerzy, w Zbulytowie, w Bedynie, w Brańcy Radzyńskiej, w Białce, przed chwilą mówiłem, w Głównym. 7 dożynek każdego roku w innej miejscowości. Szanowni państwo, to w naszej gminie od kilku lat organizujemy wystawę koni, wojewódzki czempionat dla młodzieży, koni ras zimnokrwistych, dla innych ras. W tym roku udało nam się zorganizować 2-krotnie wystawę koni. Poprzez to dajemy nie tylko satysfakcję tym hodowcom, ale też możliwość uczestniczenia naszym mieszkańcom i promocję naszej gminy. To każdego roku, szanowni państwo, organizujemy Wigilię Gminną. I niech mi tutaj nie mówią, że zjadamy pieniądze. Bo jeśli przeznaczamy około 3000 zł
na zakup artykułów spożywczych i wykonujemy to we własnym zakresie, to nie zaciągamy kredytu na organizację wigilii gminnej, a uczestniczy w niej 600 osób. Na tyle osób każdego roku jest przygotowywane. I dwukrotnie zorganizowaliśmy to w Białej, dwukrotnie w Białce, dwukrotnie w Żabikowie. Wykorzystujemy nasze obiekty, ale przede wszystkim naszych chętnych i zdolnych mieszkańców, którzy potrafią to zrobić i potrafią okazać serce tym, dla których często to święto jest jedyną wigilią w ciągu roku. Nie nazywamy tej wigilii tak, jakby się komuś wydawało. To jest wigilia gminna dla mieszkańców gminnych. Bo gdybyśmy ogłosili, że to jest dla biednych i samotnych, upokorzylibyśmy ich samą nazwą. Tam uczestniczą wszyscy, od najmłodszych do najstarszych. Dla każdego jest miejsce. I dziękuję Wam z tego miejsca, wszystkim Państwom, którzy się tak angażują. Bo głównym kosztem to jest koszt organizacji, pracy własnej, włożone przygotowanie tej uroczystości. To każdego roku, Szanowni Państwo, organizujemy Gminny Dzień Dziecka. W tym miejscu pragnę podziękować Państwu Agnieszce i Romanowi Borysiukom, bo wielokrotnie było to organizowane na ich posesji. Każdego roku z ich pomocą i nieodpłatnie nigdy nie otrzymali żadnej złotówki, a zaangażowali się dla naszych dzieci. To, Szanowni Państwo, tak jak wcześniej mówiłem, nie tylko mówimy dzieciom, ale dajemy przykład. Rozpoczynamy uroczystość od Mszy Świętej. Następnie są gry i zabawy. Ale istotą tego święta jest to, żeby rodziny połączyć, żeby często ten ojciec czy matka, który cały tydzień pracuje, bo nie ma w domu, mógł z dzieckiem być razem, z nim się bawić i to dziecko mogło się pochwalić swoim koleżankom i kolegom, że ma swoich kochanych rodziców, że są z nim i potrafią się z nim razem bawić. Jest dumne z tego. Po to robimy, żeby było nam wspólnie dobrze, żeby te więzy rodzinne i międzyludzkie ciągle zacieśniać. Kochani, kolejne święto, Gminny Dzień Kobiet. Tak naprawdę koledzy to mi podpowiadają, że on trwa przez cały rok. Oczywiście ci, którzy mają żony, bo są tacy, którzy nie mają. Ale, Szanowni Państwo, to jest też wspólna nauka, wspólne bycie ze sobą i pokazywanie tego, jak powinno być przez cały rok, czerpiąc z tego jednego dnia. Bo chcemy być razem, bo chcemy się integrować. I chcemy pamiętać o tych, którzy budują, które budują nasze rodziny. My, ojcowie, jesteśmy potrzebni. Trudno nas zastąpić. A czy jest możliwe zastąpienie matki? Nigdy. Nigdy. Ja mam to szczęście, że jeszcze mam mamę. Korzystam do dzisiaj. Dlatego należny szacunek, Szanowni Państwo, wszystkim kobietom, zwłaszcza tym naszym najbliższym. To my, Szanowni Państwo, corocznie organizujemy Złote Gody. To jest dopiero szkoła życia, gdzie ludzie potrafią przez 50 czy więcej lat być ze sobą, tworzyć rodzinę, nie obrażać się codziennie na siebie, nie zaspokajać wygórowanych ambicji, szukając ciągle czegoś innego, tylko mozolnie, dzień za dniem, budować dobro dla całej rodziny, dla naszej ojczyzny. To jest piękny przykład odpowiedzialności, ale też nauka miłości. To, czego często nam brakuje na co dzień. Bo bez miłości nie dałoby się przetrwać tylu lat. A są w naszej gminie małżeństwa, które są już prawie że 70 lat małżeństwami. To jest dowód na to,
jakie mieli wychowanie, jaka odpowiedzialność, jakie serca. Szanowni Państwo, staramy się myśleć o wszystkich i zmieniło się wiele rzeczy, nie tylko samo święto obchodzenia Dnia Sołtysa, ale przede wszystkim poprawa jego wizerunku i szacunek do niego. Chociaż zwrot kosztów, który ponosi swoją społeczną działalność. I myślę, żeście to Państwo zauważyli, że jesteście doceniani, że jesteśmy Wam wdzięczni. Wiem, że obowiązków macie wiele. I obowiązków wynikających bezpośrednio z funkcji sołtysa, ale też jako głowy wsi. Jesteście matką i ojcem mieszkańców wsi. To do Was zachodzi się z każdą sprawą. To Was się prosi o interwencję. A zdarza się nawet tak, że zwaśniona rodzina przychodzi do sołtysa i prosi o mediację, bo nie potrafią się pogodzić. I Wy podobacie wszystkiemu. I są osoby, które służą już kilkadziesiąt lat swoim mieszkańcom. Dlatego my każdego roku staramy się o tym pamiętać, żebyście mieli siły i motywację do pracy. Za to wielkie dzieło posługiwania naszemu społeczeństwu. To my, Szanowni Państwo, mówiąc o dzieciach i młodzieży, przypominamy dorosłym, organizując Marsze Żołnierzy Wyklętych, uczestnicząc w tym. Niechlubna, ale to jest nasza historia. Nie możemy planować przyszłości, nie znając i nie pamiętając o przeszłości. Chcemy wyciągać wnioski, chcemy się uczyć i nigdy nie doprowadzić, żeby się to powtórzyło. Wyciągnijmy błędy, naukę z błędów innych osób. To my, Szanowni Państwo, corocznie uczestniczymy w świętach narodowych. Konstytucji 3 maja, 15 listopada, święto odzyskania niepodległości. W tym roku mamy jubileusz, 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W jaki sposób będzie ona obchodzona uroczyście, trudno mi to powiedzieć. Wiele będzie wiadomo po niedzielę. Ale jedno, co wiemy, co już zrobiliśmy, to my jako samorząd, wspólnie z naszymi szkołami, mówimy o tym naszym dzieciom i młodzieży od początku roku 2018. Organizując różne uroczystości w rocznicę odzyskania niepodległości. Dzień po dniu, temat po temacie, we wszystkich dyscyplinach staramy się przypominać, żeby te dzieci nie tylko pamiętały, co było, ale żeby dalej starały się o niepodległość do naszej ojczyzny, jak powiedział święty Jan Paweł II. Ta wolność nie jest nam dana, ta wolność jest nam zadana. Każdego dnia, poprzez sumienną pracę, podchodzenie do swoich obowiązków, walczymy o wolność dla naszej ojczyzny. To my, wypełniające sumiennie swoje obowiązki, budujemy naszą ojczyznę. Szanowni Państwo, kolejne lata uczestniczymy w organizacji Święta Wojska Polskiego. W ubiegłym roku, w tym roku byliśmy współorganizatorem Święta Wojska Polskiego w Lublinie, w województwie, jako jedyny samorząd. Świadczy to o czymś. Szanowni Państwo, wiecie, jak współpracujemy z wojskiem. Kiedy wielokrotnie wojsko nas odwiedzało, kiedy nasze dzieci i młodzież mogła spotkać się z żołnierzem, ale przede wszystkim po to, żeby poczuć naszą polskość, żeby czuć się bezpiecznie, a jednocześnie wiedzieć, że mamy obowiązek względem ojczyzny, że ktoś musi pełnić taką służbę, żebyśmy mogli rosnąć, kształcić się i rozwijać. Szanowni Państwo, każdego roku organizujemy Gminny Dzień Strażaka. Dlaczego gminny? A to dlatego, żeby każdy działacz społeczny,
Bo jest to nadzwyczajna sytuacja, żeby każdy z tych strażaków mógł w tym święcie uczestniczyć. To nie jest święto dla mnie. To ja organizuję, żeby tym ludziom podziękować. Tym, którzy są gotowi przez 365 dni, dzień i noc, służyć pomocą innym ludziom. I rozwijają się nasze straże. I widzicie Państwo, że przybywa strażaków. Że nasi strażacy są wyszkoleni, przebadani, ubezpieczeni. Że mają sprzęt. Oczywiście, Szanowni Państwo, mówiąc w liczbie mnogiej, pamiętam zawsze o nazwie mieszkańcach, ale przede wszystkim o Radzie Gminy. Bo to Rada Gminy przyzwoliła mi na wiele rzeczy. W ostatnich latach pozyskaliśmy 8 samochodów dla naszych ochotniczych straży pożarnych. 8 samochodów. Te samochody służą nam nie tylko ratując przed pożarem, bo dzisiaj strażak to już nie tylko strażak, to przede wszystkim ratownik. Ale też samochody też wykorzystywane są do zimowego utrzymania dróg. Szanowni Państwo, organizujemy zawody spotowo-pożarnicze strażackie, gminne, powiatowe i mieliśmy zaszczyt w tym roku reprezentować nasz powiat na zawodach wojewódzkich. Drużyna żeńska z Kłudów i drużyna męska z Rzepkowa. Jest to chwalebne, że to nasza młodzież, nasi strażacy są tak dobrze przygotowani do sprawowania swoich zadań. Oby nigdy nie musieli tego robić w praktyce. Oby pozostało to tylko wyłącznie na ćwiczeniach. Ale są dobrze do tego przygotowani. I uposażeni. Szanowni Państwo, obchodziliśmy wiele jubileuszy straży. Akurat takich od największych. Stulecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w granicy Brytyjskiej Kolonii. 90-lecie powstania straży w Bednie, 90-lecie powstania straży w Paszkach Dużo, 60-lecie powstania straży w Ustrzesz, 55-lecie w Kłudach, Żabikowie, 50-lecie w Siedlanowie, w Brzostówcu, w Paszkach Małych. Dwie jednostki ze straży, OSP Ustrzesz i OSP Brzostówiec otrzymały sztandar. W OSP Bednie wymieniliśmy, tam już był nadany. Mamy 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Tylko jedna nie ma sztandaru, nie wyraża jeszcze woli. W tym roku skorzystaliśmy z Funduszu Sprawiedliwości, zakupując sprzęt na wyposażenie straży. Szanowni Państwo, organizujemy ogólnopolskie pielgrzymki strażaków na Jasną Górę, które odbywają się co 5 lat. Ostatnia była 7. pielgrzymką. Zostaliśmy, Szanowni Państwo, jako gmina wyróżniona wśród samorządów pod hasłem Samorząd Przyjazny Oświacie i Pracownikom. Otrzymaliśmy też wyróżnienia za pozyskiwanie środków unijnych, chociażby za projekt Zakup środków transportu na potrzeby systemu zbiórki segregacji wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Radzyń Podlaski. Komplementarny z wnioskiem budowa zbiornika wyrównawczego i wymiana zestawu hydroforowego na ujęciu wody w granicy Radzyńskiej Kolonii. Szanowni Państwo, staramy się pozyskiwać środki zewsząd. Nasz budżet gminy pomnażamy poprzez właściwe wydawanie środków, poprzez dobre gospodarowanie, ale też sięganie wszędzie, gdzie tam to jest możliwe. Ze środków unijnych, środków rządowych, ministerialnych, za pośrednictwem pana wojewody. I tak, Szanowni Państwo, udało nam się pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych. Nie robiłem pewnego zestawienia. To nie chodzi o to, żeby się wychwalać pojedynczymi złotówkami. Ale widzicie Państwo w swoich miejscowościach, ile zostało wyremontowanych budynków, ile zostało zbudowanych, ilu mieszkańców korzysta z tych
pozyskanych pieniążków. Szanowni Państwo, dużo tych różnych rzeczy jest. Od tych mniejszych, czy organizowanych wspólnie z kimś, trudno nawet już mówić, ale chciałbym jeszcze, Szanowni Państwo, powiedzieć o tym, że współpracujemy z każdym. Współpracujemy z Kościołem, z księżmi, z parafiami, z kurią, współpracujemy z wojskiem, ze strażą pożarną, z policją, bo nam się to po prostu opłaca. Bo ciągle czegoś się uczymy i ciągle coś nowego wykorzystujemy. Bo wspieramy, Szanowni Państwo, wszystkich mieszkańców, ale też wyjątkową grupę społeczną, jaką są rolnicy. I staramy się często pukać tam, gdzie niekoniecznie na nas czekają. Staramy się zawsze z nami być. I wtedy, kiedy staliście na mrozie na drodze, i teraz, kiedy możemy bezpośrednio wejść do urzędów i robimy to. Chociażby ostatniej soboty byliśmy na spotkaniu z ministrem Krzysztofem Ardanowskim, Janem Krzysztofem Ardanowskim i ministrem Krzysztofem Tchórzewskim, z panią marszałek Senatu, posłami. Bo mamy pewne problemy. Bo produkty naszych mieszkańców albo nie są skupowane, albo proponowana jest cena nie do przyjęcia, poniżej kosztów produkcji. To dotyczy się nie tylko hodowców trzody chlewnej związanych z ASF-em, ale też i sadowników, ogrodników. Tak być nie może. Prosimy, chodzimy, wyjaśniamy. Chcemy, żeby z pierwszych ust ci decydujący o tym słyszeli, żeby mogli podjąć racjonalne kroki. Szanowni Państwo, zbudowaliśmy wiele wojsk, jeszcze spróbuję tak delikatnie dotknąć miejscowości. Ale jest jeszcze taka wyjątkowa sytuacja, kiedy proszę Państwa, sołtysów i radnych, bo to za Wasze pośrednictwem, corocznie drukujemy karty świąteczne dla naszych mieszkańców. I nie zgadzam się z tym, że to jest bez sens. Bo są jeszcze rodziny w naszej gminie, dla których to są jedyne życzenia. I warto nam poświęcić się, Szanowni Państwo, dla innych, żeby sprawić im jakąś radość. I żeby nie czuli tego osamotnienia. Bo najbardziej przykrym osamotnieniem jest to, kiedy mieszka się w rodzinie, a jest się samotny. Bo nawet tam nie ma tej dobrej woli. Szanowni Państwo, kończąc już powoli, chciałbym delikatnie odnieść się do miejscowości. Bo kiedy podjąłem decyzję o kandydowaniu na urząd wójta gminy Razy Podlaski, zamierzyłem i do dzisiaj to wykonuję. Traktuję wszystkich jednakowo, a nawet więcej, bo powstało nowe sołectwo. Bo oto, Szanowni Państwo, zakupiliśmy działkę, zagospodarowaliśmy ją, nawet mini świetlica jest w miejscowości Biała, dzielnica Danki, sołectwa Danki. Oczywiście przy wielkim wsparciu i potrzebie mieszkańców. Bo nie byłoby tego, gdyby nie było takiej woli i potrzeby. Ale nie byłoby tego, gdyby nie angaż mieszkańców od samego początku. To oni wynaleźli, kto taką działkę ma, kto taką działkę może sprzedać. I oni ją zagospodarowali, do dzisiaj pielęgnują. I można tam przyjść z dzieckiem, może tam przyjść młodzież, może tam przyjść dorosły, gdzie mogą się nawet mieszkańcy spotkać, nie tylko na zebraniu wiejskim, ale też w innym celu. Mają swój kąt, mają swoją działkę, mają czym o co się troszczyć, ale też jeszcze go skorzystać. To stało się
Szanowni Państwo, przy dobrej współpracy, tak jak wszystkie inwestycje, w momencie, kiedy wspólnie pomagamy sobie, budujemy. Miejscowość Bedylno. Wyremontowaliśmy remizę, zbudowaliśmy drogę asfaltową, teraz garaż, zakupiliśmy samochód dla RSP. Staramy się normalnie, Szanowni Państwo, życie funkcjonować. Pamiętając też, że prawie każda miejscowość oprócz Radomca, bo tam jeszcze nie ma działki gminy zagospodarowanej. W każdej miejscowości jest plac zabaw dla dzieci. Prawie w każdej jest boisko. Bedno Radzyńskie. Nie było nic. Dzisiaj jest działka, jest świetlica, jest plac zabaw, jest wyposażenie do tego. Mieszkańcy mają się gdzie spotkać. Mogą z tego korzystać. To jest nasza wspólna praca. To dzięki mieszkańcom, ich podpowiedziom, wnioskom i dbałości. Biała. Wydawało mi się, że w Białej to wszystko było, nic nie potrzeba. W Białej zbudowaliśmy stołówkę. W Białej zbudowaliśmy przedszkole. W Białej zbudowaliśmy świetlicę wiejską, która zdaniem pojedynczych osób była niepotrzebna, a dziś jest użytkowana każdego dnia i kolejki zapisu do niej. To w Białej zbudowaliśmy też drogi. To w Białej, Szanowni Państwo, powstały nowe grupy, może stowarzyszenia formalne, nieformalne. Formalne już były, ale nieformalne, chodzi mi o koło regionalne, które funkcjonuje i pomaga do dzisiaj. Tam wiele osób się angażuje, dba o to i to wszystko żyje. Białka. Białka, przez którą było, przepraszam, z tym przejechać. Zawalająca się remiza, opuszczona zlewnia mleka. Zobaczcie Państwo dzisiaj. Może być wizytówką gminy. Jest przedszkole. Jest biblioteka. Jest świetlica wiejska. Jest teren zabudowany. Jest ocieplona hala sportowa. Są zbudowane drogi. Jest zbudowana baza. I to jeszcze, czego nie możemy zazdrościć. Macie szkoły imienia świętego Jana Pawła II. Z pomnikiem tego świętego. Branica Radzyńska. Szanowni Państwo, tutaj jako jedyna miejscowość mogę troszkę powiedzieć i do przodu. Bo to widzicie Państwo koncepcję przygotowania budowy nowej szkoły. Nie udało nam się zdążyć w tym czasie, ale zrobimy to. Nie obiecujemy, a budujemy. Tam wyremontowaliśmy budynek CRK. Tam zbudowaliśmy wiele dróg. Tam wyremontowaliśmy drogi gruntowe. Tam zbudowaliśmy oświetlenie przy dobrej współpracy z mieszkańcami. Oczywiście właśnie to na Pana Sołtysa, bo wiele rzeczy się zaangażował. Nie tylko, że do siebie, do domu, ale w całej miejscowości. Szanowni Państwo, granica Radzyńska Kolonia. Gdzie był plac zabaw? Gdzie była działka? Nie było. Tam zbudowaliśmy świetlicę. Tam zbudowaliśmy garaż na ochotnicze straży pożarnej. Tam wyremontowaliśmy starą świetlicę, remizę. Tam wyremontowaliśmy ujęcie wody. Tam zakupiliśmy działkę, tam powstał plac zabaw. Wiele rzeczy. Nie mówiąc o drogach, gdzie trudno było wierzyć, że tam kiedykolwiek będzie. Droga asfaltowa. Brzostówiec. Czy zmieniła się ta miejscowość? Wybudowaliśmy wiele dróg, między innymi przez środek wsi wyremontowaliśmy drogę powiatową. Zbudowaliśmy chodnik, wyremontowaliśmy remizę. Zbudowaliśmy parking przed remizą, wymieniliśmy płot, zrobiliśmy oświetlenie. Zbudowaliśmy kilka dróg asfaltowych, wyremontowaliśmy drogę gruntową. Główne. Wyremontowaliśmy dom ludowy. Oczywiście wielkim bodźcem były to dużynki gminno-powiatowe.
Zbudowany został plac zabaw, zbudowane zostały drogi, wyremontowane drogi. Drogi gminne, jaski. Mieszkańcy odbywali zebranie wiejskie, szanowni państwo, w prywatnym mieszkaniu. Nie było gdzie, nie było kątu. Powstała świetlica, została rozbudowana, powstał plac zabaw. Będzie zbudowana nowa, druga świetlica. To jest kolejna miejscowość, szanowni państwo, zaraz jeszcze o tym powiem. Gdzie mieszkańcy nie mieli się gdzie spotkać, a dzisiaj mają gdzie odpocząć, ale też gdzie wspólnie pracować. Maryni, zebranie wiejskie odbywaliśmy na drodze. Nie mieliśmy nic, ani działki, ani budynku. Zbudowaliśmy oświetlenie drogowe, zbudowaliśmy drogi, odwodniliśmy wielu mieszkańców, bo to było dla nich katastrofą, kiedy pękały fundamenty. Dziś oczywiście jest to z wielkim zaangażowaniem mieszkańców. Dziś mamy piękne obiekty, gdzie nawet mieliśmy gości z zewnątrz tych obiektów. Mamy się czym pochwalić. Piękna świetlica, piękny plac zabaw. Unowocześniamy teraz jest. Paszki duże. To co, co teraz wiele osób mówi, jak to jest? Tamta droga jeszcze nawet dobra była, nowa namierzchnia, a przez za wiele przejechać można dziura na dziurze. Bo tam jest droga gminna, a przez za wiele jest droga powiatowa. My remontujemy to, co jest nasze. Tam zostały zbudowane boiska, tam zbudowany został garaż, tam został pozyskany samochód, tam jednostka ochotnicza Straży Pożarnej weszła do KSRG. Tam życzliwości serca, spragnienia mieszkańców został zbudowany pomnik świętego Floriana, patrona strażaków, ufundowany przez mieszkańca, ojca Jerzego Mieszkowskiego. Paszki małe. Wyremontowana remiza, powstał plac zabaw, zbudowana scena, zbudowane drogi i jeszcze w tej chwili buduje się droga z Fogru, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, wyremontowane drogi gruntowe. Płódy, to dopiero było zaniedbanie. Najszersza działka przy drodze powiatowej w naszej gminie. Zobaczcie państwo dzisiaj. Wyremontowana była szkoła, wyremontowane budynki, zbudowane boiska do siatkówki plażowej, do gry w piłkę nożną, budowany taras, wyremontowana remiza, dobudowany garaż, zakupione dwa samochody dla straży. To, co mogę z pamięci w jednej chwili wymienić. I zbudowana największa droga, na którą czekali mieszkańcy. Wyremontowana część drogi powiatowej z naszego funduszu. Z naszej inicjatywy powiat nie odpowiedział. Pozostała część pozostawiona. Radowiec. Miejscowość okołomiejska praktycznie bez pomocy ze strony gminy. Zobaczcie państwo, że zbudowana kanalizacja, to co było najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, zbudowany chodnik. Oczywiście bardzo trudna była budowa chodnika. Chodnik przy drodze powiatowej. Więcej nie trzeba mówić na ten temat. Ale zrobiliśmy to. Udało się. I drogi wyremontowane. Szanowni państwo, Siedlanów. Tamto jest dróg gruntowych. Tamto poszły miliony ton. Ale udało się to zrobić, szanowni państwo. Straż pożyczkała samochód, tak w tej chwili praktycznie dwa, bo ma już trzy samochody. Zbudowany został garaż, oczywiście z pomocą mieszkańców i ich rękami. Wyremontowana zlewnia, drogi asfaltowe, ale teraz przepiękna świetlica. Świetlica, która naprawdę jest imponująca. I to wszystko zostało zrobione. Już nie mówiąc o oświetleniu drogowym czy innych mniejszych inwestycjach. Stasinów. Wyremontowaliśmy świetlicę. Gruntowny remont przeszło nawet
Zmienione były otwory w innym miejscu. Zbudowane drogi asfaltowe, wyremontowane drogi gruntowe, które się jeszcze budują. Ustrzeż. Zbudowane boisko ze sztuczną nawierzchnią, zbudowane, wyremontowane, bo to było zaniedbane, zarośnięte. Boisko do piłki nożnej, wyremontowana zlewnia, wyremontowana remiza, świetlica, zakupiony samochód dla ochotniczej straży pożarnej. Jeszcze tylko czego brakuje? Fabryki? Szanowni Państwo, za wiele. Dokończyliśmy budowę kanalizacji, bo przepompownie stały na prywatnych działkach. Trzeba zrobić podział geodezyjny, wykupić działki, uruchomić klimatyzację, wyremontowany dom ludowy, zbudowane drogi, wybudowana sala gimnastyczna, stołówka, przedszkole. Wczoraj jeszcze pewien odcinek drogi asfaltowej. Zbytek duży. Wyremontowane, zbudowane drogi i asfaltowe, i gruntowe, zbudowane boisko ze sztuczną nawierzchnią, place zabaw, remontowany budynek domu ludowego. Żabików. Pozyskany kolejny samochód, zbudowany garaż, wyremontowana remiza, świetlica, zbudowana droga, wyremontowane drogi gruntowe, zbudowane przedszkole, wyremontowany spichlerz. Tych rzeczy, wiecie Państwo, jest naprawdę bardzo dużo. Trudno by je wszystkie wymienić. Ale wierzę w to, że wy każdego dnia, Szanowni Państwo, o tym wiecie, pamiętacie i dalej chcecie nas wspierać w budowie naszej tej najmniejszej ojczyzny, gminy Razem Podlaski. Szanowni Państwo, dużo by mówić, ile udało nam się zbudować, ale należą się też słowa podziękowania. Na wstępie chciałbym podziękować Panu Bogu za błogosławieństwo, za to wszystko, co udało nam się dzięki Jego łasce zbudować. Następnie, kochani, wybaczcie, ale podziękuję swoim rodzicom za wychowanie. Nie byłoby mi dzisiaj tutaj, gdyby mnie tak nie wychowali. Ukształtowali moje serce, a dopiero później kształtowali się wspólnie umysł. To im jest winien słowa uznania, podziękowania, bo to jest ich dorobek, bo tak mnie nauczyli, że mam szanować drugiego człowieka, że mam dbać o wszystko to dobro, które zostało powierzone mojej opiece, że mam budować zgodę, że mam przebaczać, że mam do każdego podchodzić życzliwością i każdemu bez wyjątku pomagać. Szanowni Państwo, jedno chociaż słowo dziękuję mojej rodzinie najbliższej, mojej żonie, moim dzieciom, za to, że rozumieją moją ciągłą nieobecność. Bo faktycznie tak jest, że często przybieram się w biegu, że wielokrotnie zwracają mi uwagę, bo po prostu po ludzku tęsknią żonie przede wszystkim za to, że dzięki niej istnieje nasza rodzina, bo mnie często nie ma, ona to wszystko skleja. I robi to od wielu lat, pokornie, cicho. I czasami ktoś pyta, dlaczego jej nie ma na uroczystości. Bo zajmuje się rodziną. Bo zastępuje swoje obowiązki, moje wypełnia względem naszych dzieci. Ale jestem z nim dumny, bo są dobrymi ludźmi. Szanowni Państwo, jadąc już tak od najbliższych, dziękuję mojemu bratu Grzegorzowi i jego rodzinie za to, że ze mną jest w tej pracy samorządowej od wielu lat. On ma większe doświadczenie. Kończy czwartą kadencję, a dopiero drugą. Patrzę na jego pracę, zaangażowanie. Wiem, że zawsze mogę mu zaufać i na niego liczyć. Szanowni Państwo, dziękuję Wam.
Wysoka Rado, z przewodniczącą Rady panią Anną Grochową. Dziękuję każdemu z was za to, że wspólnymi siłami udało nam się zbudować to, o czym mówiłem przed chwilą. I to dzięki też waszej pracy i zaangażowaniu. Ja mam siły i pomysły do dalszej pracy, bo wiem, że na was mogę liczyć, że jesteście życzliwi. Może nie wszyscy do końca, ale jesteście w większości zdecydowani. Czasami się tak coś stanie, że się ktoś odłączy. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumie to wszystko. Cieszę się i dziękuję za to, co zrobiliśmy, ale dziękuję wam za to, że dalej chcecie współpracować ze mną, że mamy plany na przyszłość, że mamy co robić. To znaczy, że jesteśmy wszyscy zaangażowani w to dobro dla naszej gminy. Aniu, tobie osobiście dziękuję za przewodniczenie. Tak się złożyło, że przez całą kadencję kierowałaś osobiście każdą sesją Rady Gminy. Każdą. Dziękuję ci, Aniu, za to przede wszystkim, za to zaangażowanie w życie gminy, za poświęcenie czasu, nie tylko w umówione dyżury, ale każdego dnia, 7 dni w tygodniu będę potrzebny. Że każdego dnia służysz nam, urzędowi pomocą, naszym pracownikom, ale też naszym, Boże, przede wszystkim naszym mieszkańcom. Że wiele czasu poświęcasz na to, żeby z nimi być, żeby ich wysłuchać, żeby im przekazać to, nad czym teraz pracujemy. Pozwól, że te skromne kwiaty wręczę w imieniu nas, pracowników Urzędu Gminy, ale i mieszkańców Gminy Racji Podlaskiej, jako dowód naszej wdzięczności i szacunku dla ciebie i dla tego, co robisz. Jest dzisiaj z nami twój tata. Panie Stanisławie, gratuluję, dziękuję za wzorowe wychowanie córki. Myślę, że to jest największym sukcesem rodzica w życiu, żeby dobrze wychować swoje dziecko. Proszę przekazać wyrazy uznania małżonce. Bardzo serdecznie dziękuję ci za wszystko. Kochani, proszę tutaj o pomoc moich współpracowników. Chcielibyśmy, chociaż szanowni państwo, symbolicznie, ale wszystkich nagrodzić. Żeby każdy z was wiedział, że jesteśmy wam wdzięczni. Zanim to zrobimy, bo mamy podziękowania imienne i symboliczny kwiat, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, szanowni państwo, panom sołtysom. Bo oni często, stojąc w naszym cieniu, wykonują za nas zadania. To oni są najbliżej naszych mieszkańców. To oni często, zanim my się dowiemy, wykonają już pewne zadania we własnym zakresie. To oni służą nam, mieszkańcom, ale też i nam, pracownikom. To wy jesteście przedłużeniem moich rąk w terenie. To wy jesteście moim wzrokiem, moim słuchem. To dzięki wam powstało wiele inicjatyw. To wy potrafiliście zaangażować mieszkańców do budowy inwestycji. Dziękuję wam z całego serca.